Siemanko, ja jestem Robert i witam Was w drugim sezonie autobiografii. Drugi sezon, odcinek pierwszy, w sumie odcinek dziesiąty. Dziś zajmiemy się pięknym samochodem sportowym, aczkolwiek rodzinnym. Dziś omówimy BMW F31. Pozwólcie, że na samym początku pokrótce opowiem Wam o historii tego modelu. BMW F30 zostało zaprezentowane w 2011 roku jako następca dosyć udanego E90. F30 to już szósta generacja BMW serii trzeciej. Na samym początku mieliśmy E21, E30, E36, E46, E90 oraz nasze ukochane F30. W 2015 roku BMW F30 przeszło według mnie udany lifting. W BMW nazywa się to LCI. Zmieniono m.in. troszkę przedni zderzak, troszkę unowocześniono tylne reflektory, nie zrobiono zbyt dużo, ale wygląda to bardzo spoko. Jeżeli chodzi o design, to nie maczał już w nim palcy Chris Bangle, czyli dosyć kontrowersyjny stylista BMW, który w mojej opinii był geniuszem. Natomiast ta trójka według mnie jest kontynuacją języka stylistycznego, jaki był przedstawiony w BMW E90. Zaraz Wam to pokażę w szczegółach. Zacznijmy od przodu. Przód F30 wygląda bardzo rasowo, jest niesamowicie agresywny i szczerze powiedziawszy bardzo mi się podoba. Na samym środku, jak zwykle ma to miejsce w BMW, mamy dwie nerki, które w tym samochodzie są połączone z reflektorami. F30 to chyba była pierwsza BMW, która miała połączone reflektory oraz grill takimi liniami. Bardzo dobrze się to przyjęło, teraz praktycznie każde BMW ma połączone reflektory razem z grillem. Poniżej mamy zderzak, który jest przyozdobiony wieloma przytłoczeniami, takimi jakimiś agresywnymi fake wlotami oraz wlocikami. Nawet w zwykłej seryjnej wersji ta F30, szczegółowo F31, wygląda bardzo rasowo i bardzo agresywnie w porównaniu na przykład z Mercedesem, z którym konkurowała. Ciekawostką w tym modelu BMW, jeżeli chodzi o przód, jest to, że tutaj, z tej strony, on jest praktycznie płaski. Nerki są nawet leciutko pochylone górną częścią do przodu. Natomiast na masce to jest dosyć nisko, a tutaj z samego przodu maski jest taki dosyć duży i wydatny garb. W mojej opinii przód BMW F30 jest zajebiście ładny, bardzo mi się podoba. A dzięki temu, że BMW jest dosyć konserwatywna teraz w swoich stylizacjach, bo zaczęli ten nowy język E90, to samochód ten nie starzeje się zbyt szybko. To bardzo dobry krok ze strony BMW. Teraz przejdźmy sobie do linii bocznej, która również bardzo ładnie wygląda. Pod względem linii bocznej prezentowana przeze mnie dzisiaj trójka od razu mówi nam o tym, że jest samochodem tylnonapędowym. Wszystko za sprawą bardzo małego przedniego zwisu. W porównaniu z konkurencją ta odległość jest naprawdę bardzo malutka. Później widzimy charakterystyczną dla BMW linię, która tak jakby przecina samochód na dwie połowy, górną i dolną. Następnie wszystko przechodzi w bardzo ładną linię kombi. Tylna szyba jest zakończona takim podcięciem, to się jakoś nazywa nawet w BMW, tutaj będziecie mieli nazwę. Prezentowany przeze mnie dzisiaj egzemplarz jest wyposażony również w relingi dachowe, które nie są zbyt wysokie, żeby nie burzyć tej bardzo pięknej linii. A, byłbym zapomniał, dach naszego BMW jest zwieńczony charakterystyczną dla BMW cechą, czyli anteną w kształcie płetwy, która jeszcze bardziej pozwala nam rozpoznać, że mamy do czynienia z BMW. Nacieszcie się jeszcze przez chwilkę piękną stylizacją boku tego samochodu, bo ja już idę do Was, żeby zabrać Was do tyłu. Z tyłu również dzieją się bardzo piękne rzeczy, jeżeli chodzi o design. Na samym początku naszą uwagę zwracają reflektory, które są dwuczęściowe, są takim nawiązaniem do wszystkich starszych BMW. BMW w serii E91 i E90 zrezygnowało przez chwilę z tego charakterystycznego podcięcia, przez co zostało bardzo mocno skrytykowane i wszyscy porównywali te samochody z Deulanosem. Na szczęście po liftingu w E90 i w E91 wrócili do tego podcięcia, do tej dwuczęściowości tylnych lamp oraz tą stylistykę również przywołali do życia w F30 i F31. Jeżeli chodzi o tył, jest bardzo ładny, bardzo spójny. Na tle konkurencji wygląda bardzo agresywnie, co podkreślają m.in. dosyć charakterystyczne przetłoczenia na zderzaku oraz wydatny tylny spoiler.
Omówiliśmy sobie już cały wygląd zewnętrzny naszej BMW serii 3, więc zapraszam Was serdecznie do środka, pod maskę oraz do bagażnika. Na szczęście designerzy BMW odeszli już od tej nietrafionej według mnie koncepcji, czyli od płaskiej deski rozdzielczej i wrócili do cechy charakterystycznej wszystkich BMW, czyli do konsoli środkowej, która jest pochylona do kierowcy, dzięki czemu kierowca może czuć się panem i władcą całego samochodu. Jeżeli chodzi o górę deski rozdzielczej, to jest bardzo charakterystyczna, dzieje się tu naprawdę bardzo dużo. Mamy daszek zegarów, później idzie takie charakterystyczne przetłoczenie, które jest miejscem na ekran standardowy do obsługi systemu nagłośnienia oraz rozrywki. Deska jest dosyć miękka, fajnie sprężynuje pod rękami, ale miałem już samochody, które nie były premium, a miały lepsze materiały, jeżeli chodzi o górę deski rozdzielczej, niż BMW. Jeżeli patrzymy już poniżej, to BMW nas nie zawodzi, wszędzie jest bardzo mięciutko, nawet w tych miejscach, gdzie według nas nie powinno być. Twardsze plastiki zaczynają się dopiero tutaj, pod radiem oraz tutaj w okolicy naszych nóg. Na samym środku, zaraz obok gałki zmiany biegów, mamy tutaj pokrętło do systemu iDrive, który w mojej opinii co generację to jest jeszcze lepszy. Pamiętamy pierwszy iDrive, który wyszedł w BMW serii 7 E65, który był dosyć mocno krytykowany za skomplikowaną obsługę. Tutaj w tej generacji BMW 3, czyli F31, iDrive jest niesamowicie intuicyjny, bardzo szybko działa. Minusikiem tego systemu może być to, że ekran nie jest dotykowy. Zaraz za iDrive'em mamy ręczny, który jest zwykłym ręcznym na linkę i chwała za to BMW, bo oni wiedzą, że czasem trzeba. No i za ręcznym mamy podłokietnik, który w tym BMW jest regulowany, możemy sobie go przesuwać i odsuwać do tyłu. Bardzo fajna sprawa, szkoda, że zabrakło regulacji wysokości podłokietnika. Pod podłokietnikiem mamy standardowo schowek. Bardzo fajnym elementem tego wnętrza jest to, że kierownica jest M-pakietowa oraz gałka zmiany biegów jest M-pakietowa. O ile gałka od zwykłej gałki zmiany biegów różni się tylko tym, że w tym szkiełku ma małą literkę M, to kierownica jest naprawdę, sorry, że tak powiem, ale zajebista. Nie dość, że jest mega mięsista, pięknie leży w dłoniach, ma taki bardzo super design, trochę taki retrofuturystyczny, który bardzo ładnie się wpisuje w cały ten samochód. To jeszcze jest naszpikowana fajnymi przyciskami, dzięki którym możemy sobie tutaj regulować albo naszym komputerem pokładowym, albo naszym systemem infotainment system. Dodatkowym plusem tej kierownicy jest to, że w tej wersji jest ona podgrzewana. Jeżeli chodzi o infotainment system i klimatyzację, to mamy tutaj w obecnym, testowanym przeze mnie egzemplarzu klimatyzację automatyczno-manualną, czyli nie ma tutaj wyświetlacza, ale możemy sobie zadać temperaturę pokrętłem albo wcisnąć auto, które będzie nam dostosowywało tą temperaturę do tego, co wybraliśmy na pokrętle. Jest to taka troszkę oszczędność, ale jest to dosyć spoko, bo mamy tutaj ten automat i nie musimy tak jak to w zwykłych pokrętłach badać, żeby o, tutaj nam działało, tutaj nie działało, tutaj nie działało. Jeżeli chodzi o system infotainment, mamy tutaj komunikację Bluetooth, dzięki której możemy praktycznie zapomnieć o tym, żeby konfigurować swój telefon. Wchodzimy, klikamy play i nam tutaj auto bardzo fajnie gra. Fajną ciekawostką w tym BMW są trzy tryby jazdy, które możemy wybrać. Jest to Sport, Comfort i Eco Plus. Na sporcie samochód troszkę nam usztywnia kierownicę, lepiej reaguje na dodawanie gazu, fajniej, w mojej opinii, fajniej zmienia się biegi. Jeżeli chodzi o komfort, czyli taki normal, no to jest to zwykły samochód. Natomiast Eco Pro pokazuje nam dodatkowy ekranik tutaj, prawda, na zegarach, który pokazuje nam, co jeszcze możemy zrobić, żeby być bardziej eko, między innymi włączyć klimatyzację albo dać sobie ogranicznik prędkości. Jeżeli chodzi o zegary w tej trójce, no to tak jak zawsze w BMW są bardzo ładne, czytelne. Plusem w stosunku do poprzednika, czyli E90, jest to, że BMW zastosowało tutaj wskaźnik temperatury już nie cieczy chłodzącej, tak jak to miało miejsce w wielu normalnych samochodach, ale tutaj mamy wskaźnik temperatury oleju, dzięki któremu wiemy, kiedy samochód jest zagrzany, nie musimy tego szukać w menu. Przejdźmy sobie teraz na tylną kanapę. Tylna kanapa w BMW F30, jak to w samochodach tylnonapędowych tej klasy, oferuje nam dosyć mało
miejsca. Nie mówię, że jest tu niewygodnie, bo naprawdę jest komfortowo. Sam profil oparcia jest bardzo fajny i pozwala nam się dosyć wygodnie oprzeć. Natomiast miejsca na nogi jest trochę mało. Wszystko przez to, że mamy tutaj dosyć rozbudowany tunel środkowy, który musi przecież pomieścić wał napędowy oraz wydechy. Jeżeli chodzi o fotele, plusem tych foteli jest to, że tyły tych foteli są wykonane z plastiku, dzięki czemu, jeżeli mamy na przykład dzieci w foteliku, czy jakiegoś psa tu wieziemy, to łatwiej jest zachować to wszystko w czystości. Siedząc na tylnej kanapie w F30, możemy sobie otworzyć podłokietnik, który jest na odpowiedniej wysokości. Plusem jest to, że zawiera dosyć charakterystycznie i ciekawie otwierany cup holder. W tej wersji wyposażenia niestety nie mamy tutaj nawiewów na tylną część kanapy, ale mamy gniazdko 12-woltowe. Omówiliśmy sobie już całe wnętrze, teraz możemy przejść do bagażnika. Otwórzmy sobie bagażnik. Wiadomo, BMW F30, samochód klasy premium, dzięki czemu bagażnik otwiera się automatycznie. Jeżeli chodzi o bagażnik w BMW F31, czyli w Touringu, mamy tutaj 495 litrów bez złożonych siedzeń, a po złożonych siedzeniach mamy około 1500 litrów. Podłoga bagażnika jest całkowicie płaska, nie ma tutaj żadnych jakichś nieregularnych kształtów. Plusem płaskiej podłogi jest to, że próg załadunku jest praktycznie na równi z wysokością podłogi i nie musimy jakoś mega wysoko tutaj dźwigać rzeczy, tylko wszystko mamy już w zasięgu ręki. Wielu osobom może wydawać się, że bagażnik F30 jest dosyć płytki, wszystko za sprawą tego, że mamy tutaj tylny napęd i te dobre prowadzenie musimy jakoś zapłacić za te bardzo dobre prowadzenie, bo tutaj się musi znaleźć dyfer, mega skomplikowane zawieszenie. Przez to bagażnik ogólnie jest płytki, ale ratują tą sytuację schowki pod tym bagażnikiem. Możemy tutaj sobie schować płyn do spryskiwaczy i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, BMW F30 nie zaświadczymy tutaj już pełnowymiarowego koła. Mamy tutaj tylko zestaw naprawczy, jakiś tam spray z pianką uszczelniającą. Ciekawostką w tym bagażniku są te oto tutaj takie kółeczka, do których możemy włożyć standardowo występującą blokadę naszych zakupów. Wystarczy to wcisnąć i nasze zakupy już nie będą się przesuwać. Możemy sobie to wcisnąć w ten sposób. Opsa. Dodatkowo możemy wszystko spiąć paskiem, dzięki czemu możemy wszystko w naszym bagażniku ustawić w taki sposób, żeby nam nie latało i żeby nas nie denerwowało podczas jazdy. Kolejną ciekawostką w BMW F31, czyli w Touringu, jest tradycja, którą BMW kultywuje już w swoich wersjach Touring od wielu, wielu lat, czyli otwierana osobno tylna szyba. Dzięki temu gadżetowi mamy dostęp do naszych zakupów od razu z samej góry. Nie musimy tutaj się bać, że nam się coś wysypie, albo jeżeli przewozimy jakieś mega długie przedmioty, to nie musimy bać się o to, że nasza rejestracja będzie niewidoczna, bo możemy sobie te długie rzeczy przesunąć tutaj, żeby opierały się nam o klapę bagażnika i przymknąć leciutko szybą. Według mnie to bardzo fajne, mega rozwiązanie. Omówiliśmy już wnętrze, bagażnik i linię zewnętrzną tego samochodu. Teraz możemy przejść pod maskę. Wiadomo, samochód klasy premium, maska na siłowniczkach. Na samym początku naszą uwagę pod maską zwraca to, jak bardzo do tyłu przesunięta jest ta czterocylindrowa jednostka. Tutaj mamy praktycznie oś samochodu, a tutaj mamy silnik. Praktycznie cały jest za przednią osią, dzięki czemu rozkład masy w tym samochodzie to niemal idealne 50/50. Oprócz tego zwróćcie również uwagę na to, jak bardzo rozbudowane jest tutaj wszystko. Tutaj mamy przednie uchwyty błotników, które tutaj się tak zaginają do przedniego pasa. Pod tym plastikiem czeka na nas rozpórka. No, samochód jest bardzo sztywny, między innymi dzięki tym zabiegom bardzo dobrze się prowadzi. Samochód przeze mnie dzisiaj prezentowany, napędzany jest silnikiem diesla o pojemności 2 litrów. To jest ten sławetny N47, który podobno w tej generacji BMW już zażegnał wszystkie swoje problemy wieku dziesięcego. Jeżeli chodzi o dynamikę i moc, mamy tutaj 184 konie mechaniczne, bardzo dużo momentu obrotowego, dzięki czemu samochód no naprawdę super się odpycha, świetnie jeździ. Pomimo tego, że to tylko 4 cylindry, tylko diesel, naprawdę daje bardzo dobre wrażenia z jazdy. Napomknę jeszcze tylko, że spalanie w tym samochodzie teraz oscyluje w około 5,5-6 litrów w cyklu mieszanym, przeważnie trasa, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na tak mocne auto, bo mamy tutaj prawie 200
koni mechanicznych. Obejrzeliśmy sobie już cały samochód z zewnątrz, wewnątrz i pod maską, więc możemy się nim przejechać. No i moi kochani, jedziemy sobie tutaj naszą F30, a dokładniej F31. W sumie rozwala mnie to, że jest tak dużo tych F-ek. Jest F30, F31, F32, F33, F34, F82! I pewnie wiele osób się zastanawia, czemu tak jest. BMW ma tam na to swoją taką jakąś oficjalną wersję, czemu jest tyle tych cyferek, a ja ukułem sobie swoją teorię na temat tego, czemu jest tyle cyferek. Wyobraźcie sobie, że do działu sprzedaży części w BMW przyjmuje się jakiś, nie wiem, nowo przyjęty typek, prosto po szkole, ma 18 lat i musi sprzedawać części do BMW. Wiem, że takie coś się raczej nie zdarza, ale załóżmy, że takie coś jest. No i przychodzi klient i mówi: dzień dobry, bardzo proszę o relingi do E46. A gościu się pyta: sedan czy kombi? Dobra, odejdźmy od tego pierniczenia i skupmy się teraz na jeździe BMW F30. Przede wszystkim na pierwszy ogień wezmę pozycję za kierownicą, która jak wiadomo w BMW jest według mnie idealna. Mamy tutaj to, co BMW w każdej swojej generacji robi zawsze najlepiej, czyli pedały dosyć daleko odsunięte od kierowcy, bardzo blisko grodzi, kierownica mocno dosunięta do mojej klatki, dzięki czemu możemy usadowić się w tym samochodzie jak każdy taki stereotypowy kierowca BMW, czyli możemy się położyć oparcie nisko, rączki na kierownicy, ale nie wyprostowane, mamy zgięte w łokciach, dzięki czemu bardzo pewnie możemy prowadzić to auto. Bardzo podoba mi się ta pozycja za kierownicą, jest naprawdę super. Dodatkowo wisienką na torcie, jeżeli chodzi o tą pozycję, jest gałka zmiany biegów, która również jest idealnie pod moją ręką. Wysunę sobie troszkę podłokietnik do przodu, oprę na nim cały łokieć i dłonią sobie operuję biegami. Jak już wcześniej mówiłem, plastik na przykład na desce rozdzielczej jest dosyć twardawy. W wielu samochodach nie premium, na przykład w Renault Lagunie, którą miałem przyjemność jeździć w ostatnim odcinku pierwszego sezonu, zapraszam, mieliśmy te materiały bardziej miękkie. Tutaj ten materiał jest troszkę twardawy, ale szczerze powiem Wam, mi to nie przeszkadza, bo wszystkie te takie małe minusiki ten samochód nam wynagradza tym, w jaki sposób on jeździ. A jeździ naprawdę świetnie. Przede wszystkim dzięki temu, że mamy tutaj coś, co kocham najbardziej i zawsze ubóstwiam, czyli tylny napęd. No jest to niesamowite, kocham tylny napęd. I nie chodzi o to, żeby upalać BMW pod Tesco, tylko chodzi o to, żeby czuć po prostu to, jak w zakrętach, kiedy na przykład damy troszkę więcej gazu, mamy załączoną kontrolę trakcji, to te auto i tak nam tak troszkę dokręca w tym zakręcie, ta dupeczka nam tak ucieka, docieśnia to wszystko. No niesamowicie perfekcyjnie kocham jeździć dobrze zrobionymi samochodami z tylnym napędem, bo na przykład Polonez jest samochodem z tylnym napędem, ale nie można powiedzieć, że się dobrze prowadzi. No ale to BMW nie prowadziłoby się tak dobrze, gdyby nie układ kierowniczy, który w tym samochodzie, w tym modelu jest wspomagany elektrycznie. Dzięki czemu mogliśmy sobie tutaj zastosować taką adaptację. Przy niższych prędkościach kierownica kręci się bardzo leciutko, bardzo fajnie nam to pozwala manewrować na parkingach. Przy wyższych prędkościach kierownica staje się sztywna i samochód bardzo bezpośrednio nam komunikuje, co się z nim dzieje. Naprawdę, powiem Wam szczerze, ja tutaj mogę mocno przesadzać w tych zakrętach, mogę lecieć bardzo szybko, oczywiście w granicy tego, co mi pozwalają przepisy. I samochód no, prowadzi się jak po sznurku, naprawdę kierownicą zadaje kierunek, tył sobie fajnie to dokręca. Jestem zadowolony z tego, jak to auto jeździ. Powiem Wam szczerze, żałuję, że nie mamy dzisiaj tutaj śniegu, bo bym sobie pojechał pod Tesco pokręcić bączki, bo myślę, że to auto by się w tym bardzo dobrze sprawdziło. Taka ciekawostka, jeżeli chodzi właśnie o ten elektryczny układ kierowniczy, to BMW F30 było wzywane na akcję serwisową odnośnie tego układu. Chodzi o to, że ta maglownica elektryczna była przykręcona do stalowego nadwozia śrubami stalowymi, a stal plus aluminium równa się elektrokorozja i te śruby po jakimś czasie po prostu gniły, ugniwały i ten egzemplarz miał coś takiego, że kierowca sobie wsiadł, chciał odpalić, odpala i nagle po lekkim ruchu kierownicy choinka wszędzie, wszystko tam piszczy, bim, 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 bim. Nie możesz jechać, kierownicy się nie da skręcać, bo co się stało? Bo odpadła maglownica, czujecie to? Maglownica w samochodzie odpadła od nadwozia. Na szczęście było to objęte w akcji serwisowej, BMW wzięło, wymieniło, wszystko tam powymieniali, poklepali po plecach, ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby takie coś się wydarzyło na drodze, nie? To by było przerąbane. Jedziecie sobie na przykład po fajnych winklach i nagle warning, nie możesz skręcać kierownicą, bo ci odpadła maglownica, no. Ale po akcji serwisowej to wszystko już zostało
poprawione, już nie ma chyba takich problemów i wszystkie samochody, które mogły być objęte tą usterką, zostały wezwane na tą akcję serwisową i zostało to tam naprawione. Pomówmy teraz o zawieszeniu. Zawieszenie w BMW F30, wiadomo, jak to w Europejczyku, jest twardo, nie ma tutaj takiego francuskiego płynięcia, ale nie ma tu też jakiegoś zgrzytania zębami na dziurach, jest tu mięsiście, dokładnie tak mięsiście, jak mięsista jest ta kierownica. Pomówmy sobie teraz o kierownicy, bo kierownica w tym egzemplarzu to kierownica M-Power. Jest niesamowita. Co za gość? Widzieliście? Znaczy nie widzieliście, wyjechał mi na mój pas. Kierownica w tym egzemplarzu jest niesamowita, jest bardzo ładnie zaprojektowana pod względem designerskim. Mamy super okrągłą poduszkę powietrzną. Dookoła niej bardzo ładne przyciski, no i cały wieniec kierownicy jest taki mięsisty, naprawdę ręka mi się zagłębia chyba na 3 mm w tą kierownicę, jest to mega spoko. Minusem tego samochodu, a raczej plusem, jest to, że on jest tak dobrze wyciszony, że jak jedziemy po jakiejś drodze, takiej, nie wiem, dajmy na to dwupasmowa oddzielona pasem zieleni, to bardzo łatwo jest się zapomnieć i przekroczyć te dozwolone 100 km na godzinę. Bo w aucie jest mega cicho, on mega mocno zachęca do tego, żeby nim robić długie trasy. Dzięki temu, że ma tutaj ten dwulitrowy, dosyć mocny silnik, tam 180 coś koni, to auto bardzo fajnie jest elastyczne, fajnie rwie do przodu, fajnie przyspiesza, fajnie hamuje. Opowiedziałem Wam o tym, moi kochani, jak ten samochód się sprawuje podczas jazdy. Teraz bardzo serdecznie zapraszam na podsumowanie. No i możemy, moi kochani, przejść sobie do podsumowania naszego BMW F30. Ten egzemplarz to jest BMW F31, bo jest to Touring. BMK F31 wywarła na mnie dosyć dobre wrażenie, natomiast poczułem pewien niedosyt. Mamy tutaj wiele plusów, m.in. bardzo mocny i fajnie jeżdżący silnik, bardzo fajnie zestrojone zawieszenie, dzięki któremu mamy takie bezpośrednie połączenie z samochodem i z drogą. No i w sumie BMW bardzo dobrze wywiązało się ze swojego sloganu reklamowego, czyli Freude am Fahren, czyli radość z jazdy, bo jest naprawdę bardzo duża. Jeżeli chodzi o wnętrze, no to jest kilka minusów, m.in. te materiały, które nie są już tak dobre jak w moim ukochanym BMW E46, no ale możemy to zrozumieć, bo tutaj jest więcej elektroniki, więc na to musiały pójść pieniądze, a samochód musi być konkurencyjny na rynku. Jeżeli chodzi o design, mi osobiście bardzo się podoba, wiem, że wielu z Was również bardzo się podoba. Jeżeli chodzi o silniki, no to ten dwulitrowy diesel w zupełności by mi wystarczył, tylko ja bym sobie go skomponował ze skrzynią automatyczną. No i moi kochani, dobrnęliśmy już do końca naszego odcinka. Bardzo piękne zachodzące słońce, które tak nam jeszcze bardziej podkreśla ten bardzo ładny kolor tego samochodu. Ja z mojej strony bardzo serdecznie dziękuję Wam za to, że poświęciliście czas na to, żeby obejrzeć autobiografię i proszę Was, żebyście w komentarzach podzielili się ze mną swoją opinią na temat nowego formatu, w jakim chcę prowadzić ten program. Bardzo proszę o komentowanie. Z mojej strony bardzo serdecznie pozdrawiam. Lecę na ciepłą kawę, bo jestem mega przeziębiony. A Wam życzę wszystkiego najlepszego. Tobie też. W tym nowym roku. Siemanko, serdecznie pozdrawiam. Elo!